5 latach studiów w Gdańsku, jak sądzę, już za miesiąc, albo nawet w tym miesiącu, w maju, albo w czerwcu, no koncert dyplomowy i zakończenie studiów, prawda? Jak ocenia Pani te 5 lat? Szybko minęło na pewno, tak sądzę. Oj, 2012-2017 już jest... Okropnie szybko. Strasznie. Nie wiem, kiedy to się stało, tak naprawdę. Jak Pani ocenia te lata, ten czas spędzony tutaj na Akademii w Gdańsku? Na pewno dzięki tym studiom rozwinęłam swoją osobowość. Rozwinęłam swoją pasję do muzyki. Utwierdziłam się w tym, że chcę to robić. Niestety, no, ten czas szybko zleciał. Myślę, że teraz nie zwolni. Tym bardziej. Przyspieszy jeszcze. Tak. Sądzę, że tak. A tak ogólnie, no, poznałam bardzo wielu fajnych ludzi. Doznałam różnych takich przeżyć na stopie aktorskiej, muzycznej i społecznej też. Więc to były bardzo dobre lata, myślę. Będę je długo pamiętać. Będzie Pani długo pamiętać, a w takim razie co planuje Pani na te lata, które już, na te miesiące, tygodnie, które już za chwilę zaczną się po opuszczeniu murów Akademii? Jak to będzie wyglądało u Pani? Tak wstępnie, czy tak na dłuższy termin? No, nawet tak wstępnie i nawet tak horyzontalnie, daleko patrząc w przyszłość. No, najbliższy czas to będą kursy, konkursy, przesłuchania, próby dostania się na koncerty, jakieś angaże w teatrach czy w operze. Dalekosiężnie chciałabym wyjechać za granicę. Niemcy, Francja, takie moje małe marzenia. Tak. Podczas swojej kariery, również tutaj w naszej Słupskiej Filharmonii, odwiedzało nas bardzo wiele wokalistek, solistek, sopranistek oczywiście i tak dalej. No i tak myślałem, że jednak ta konkurencja na rynku właśnie sopranistek jest bardzo duża. Ponieważ kolejne roczniki kończą, jest bardzo dużo utalentowanych młodych dziewczyn, które śpiewają. I jak Pani to widzi, czy czasem nie boi się Pani tej konkurencji, która no, jednak jest? To trzeba przyznać. Niestety konkurencji nie da się uniknąć, ale wydaje mi się, że jest wielu śpiewaków, którzy są dobrzy i nie ma się im nic do zarzucenia, ale są takie jednostki, które potrafią zrobić coś jeszcze lepiej. I myślę, że samo to, że są lepsze, są dobre i czynią to, co jest właściwe, myślę, że to je jakoś wyróżni na przyszłość i to po prostu marka obroni się sama. Wierzę w to. Ja także. A w takim razie, no bo jak sądzę, są takie dwie metody, dwie drogi budowania swojej kariery, także w przyszłości. Pierwsza to taka powolna, krok po kroku, step by step. I może się dojdzie do czegoś, a druga właśnie taka, żeby nie czekać, nie zwlekać na nic, tylko od razu wskoczyć na głęboką wodę. I jak Pani to ocenia, która z tych dwóch dróg jest Pani bliższa i która jest lepsza? No, nie ma chyba jednej drogi, która byłaby lepsza. Tak naprawdę ta wolniejsza jest o tyle fajna, że człowiek się czuje bezpieczny. Bezpiecznie chociaż. A jeżeli co do pierwszej opcji trafia się taka sytuacja, taka okazja, to szkoda by było nie spróbować, prawda? Zwłaszcza, że nieczęsto się trafia. Także no tak, ta wolniejsza jest bezpieczniejsza, jest przyjemniejsza, ale nie każdy z nas może sobie na to niestety pozwolić. W razie ciekawi mnie, ponieważ no wiadomo, soliści, sopranistki, czy też tenorzy, czy też inni wokaliści muszą wyjątkowo dbać o głos, tak by się wydawało, że tak jest i muszą. A może jednak nie, jest to, może to jest taka opinia przereklamowana i wcale nie jest tak, że trzeba jakoś specjalnie dbać o gardło i głos. No, ja przede wszystkim muszę się wyspać, żeby w ogóle pracować.
Natomiast nie mam jakichś specjalnych takich rytuałów, które by chroniły moje gardło przed zmęczeniem czy przed wysiłkiem. No, to jest niestety wpisane w ten zawód, więc trzeba mieć to żelazne zdrowie i bardziej dbać o odporność, myślę, niż jakieś takie dziwne rzeczy robić ze swoim głosem. No, nie wiem. Nie mam czy żadnych tam herbatek ziołowych albo herbaty miętowej, albo czegoś. A to na żołądek, a to nie wiem. Znaczy, jeżeli masz śpiewak, to myślę, że bardziej lipa albo szałwia, bo to jest odkażające. Natomiast nie wiem, to herbata, to nie jest jakiś taki wielki specyfik, myślę. W pani biografii jest bardzo wiele ciekawych osiągnięć, których no, mam tutaj wynotowanych, ale czy pani mogłaby wskazać jedno albo dwa, albo nawet kilka takich wydarzeń z pani ostatnich lat, o których dziś warto wspomnieć, o których pani czasem często wspomina? Wraca. Myślę, że z taką jedną ważniejszą przygodą było wystąpienie na scenie La Finta Giardiniera Mozarta. To był debiut sceniczny, także cała praca od kuchni, w końcu ją można było poznać w praktyce. Potem takim wydarzeniem było kursy z panią Olgą Pasiecznik, która też mi bardzo pomogła technicznie. Potem w tym roku mieliśmy okazję wystąpić z profesorem dyrygentem Zygmuntem Rekertem na litaniach właśnie ostrobramskich. I to było takie pierwsze, większe wydarzenie z orkiestrą, czyli dosyć niedawno, bo to było w listopadzie chyba. Także dopiero się zaczyna ta przygoda, myślę. Potem miałam okazję jeszcze zaśpiewać na koncercie dyplomantów, do którego wzięłam udział w przesłuchaniach i się udało. On był chyba w marcu, tak. I też był z orkiestrą. Także mogłam zaśpiewać nie to, co ktoś mi narzucił, tylko to, co ja sama chciałam wtedy przedstawić i to było bardzo fajne. A tak naprawdę najważniejszym moim wydarzeniem było przejście do klasy pani profesor Wiesławy Maliszewskiej, która w końcu mnie otworzyła, zmusiła do pracy, czasami ciężkiej, ale dało to owoce. Śpiewali dla nas Lucyna Kończak. Co wspominać nawet dziś, po tych kilku latach. W takim razie, czy są takie utwory, które pani jakoś tak wyjątkowo ceni? Nie całe opery, ale po prostu utwory, które mogła pani śpiewać nawet o trzeciej w nocy, które są dla pani bliskie sercu i po prostu je pani lubi, albo na to uwielbia? Bardzo lubię Cyganerię Pucciniego, bardzo lubię śpiewać potem partię Muzetty albo Mimi. Obie mi się bardzo podobają, nie wiem, na której kiedyś się skupię, ale Puccini, tak, to jest zdecydowanie mój kierunek. Jeszcze Leon Cavallo miał Pajaca i chciałabym kiedyś zaśpiewać partię Netty. Także to są takie bliskie memu sercu, ale jeszcze nie na mój głos. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. No i właśnie za chwilę także za oczywiście koncert jutro, ale także za taką większą chwilę, bo już za jakieś 2-2,5 tygodnia, jak przeczytałem w pani biografii, będą pani urodziny. Tak. Kolejne, nie zdradzam, które. No i właśnie, oczywiście życzę pani wszystkiego dobrego i wszystkich możliwych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Dziękuję. Ale chciałam także przy okazji zapytać, czy przy okazji takich wydarzeń w Pani życiu, właśnie Pani urodziny, albo urodziny kogoś innego, bliskiego w rodzinie, albo różnych świąt,
jest Pani proszona do tego, żeby właśnie w domu rodzinnym na przykład, albo wśród znajomych zaśpiewać coś. I czy do tego dochodzi, czy po prostu wszyscy tak Panią namawiają do tego, że musi być występ. Bardzo często mnie namawiają do śpiewania dla nich. Natomiast jeśli są to święta i jest to w gronie rodzinnym, to jak najbardziej. To są najbliższe memu sercu osoby i dlaczego miałabym dla nich nie zaśpiewać. Ale czasami ktoś prosi mnie o to, żebym zaśpiewała stricte operowo. I wtedy już troszeczkę się... tak nie bardzo na to godzę, bo jednak to jest mocny śpiew. To jest jednak tak, że ściany wibrują, więc nie lubię sąsiadom też przeszkadzać. Tak. Ale takie piosenki, takie tylko dla nich, jak najbardziej. Nie ma problemu wtedy, nie. Tak, że nie, słuchajcie, przyjdźcie na koncert, dziś nie mogę. Nie, to bez przesady. Chociaż wtedy to tak, jak właśnie cały czas chodzę i śpiewam, więc to nie ma wielkiej różnicy, czy dla nich zaśpiewam tak okazjonalnie, czy w filharmonii. Także... Okej, w takim razie, kończąc już na sam koniec, chciałem zapytać, ponieważ ma Pani bardzo takie oryginalne i niespotykane w dzisiejszych czasach imię. Mhm. Ponieważ Lucyna, jak Pani dobrze wie, które pochodzi z języka łacińskiego, oznacza światło lub niosąca światło. Mhm. No i właśnie, po angielsku jest Lucy. No coś tutaj właśnie ze światłem jest związane. I czy Pani także, dzięki temu imieniu swojemu, czuje taką świetlistość, czy takie światło, które Pani nosi w sobie, który Pani rozpromienia, rozświetla wszystkich dookoła, w życiu prywatnym, a także na scenie, że to Pani pomaga to imię. Szczerze, nigdy nie myślałam o tym, żeby tak potraktować swoje imię, natomiast wezmę to pod uwagę na przyszłość. To proszę wziąć, zastanowić się właśnie, bo rzeczywiście to jest siła właśnie pochodzi z imienia. Możliwe. Jak światło, to trzeba rozświetlać. I życzę Pani, żeby jutrzejszy koncert Pani właśnie rozświetliła u nas w Słupsku, Filharmonia Symfonia Baltica, a dziś bardzo Pani dziękuję za spotkanie, jutro koncert, więc wiem, że musi Pani się jakoś przygotować, nie wiem, wyspać się przede wszystkim, ponieważ jest wieczór, jutro jeszcze jedna próba, no i wieczorem koncert. Pani Lucyno, bardzo dziękuję. Również bardzo dziękuję. Do zobaczenia, mam nadzieję. Do zobaczenia. Teraz nastąpi małe przemeldowanie, ale prosimy Państwa o pozostanie na miejscach i za chwilę ciąg dalszy koncertu. Jest brzydka pogoda, że dziś trochę lepsza, ale... Ale motywujący. I jaki będzie koncert? Czy radosny, czy smutny jesienny? No, zdarzało się. Dosyć często, myślę. Jakoś tak. Najpierw zabawić. Już jest czwarty czas. Może nie na koncertach tej skali, ale... Dziś jest czwartek, 11 dzień maja. Przecież każdy trafia na jakieś błędy w tym, co próbuje zrobić. Dziś jest... Okay. To piękny cel w takim razie przed Panią. Do spełnienia. A w takim razie, co jest do spełnienia na teraz? Ponieważ jak sądzę, są takie dwie działki dla
sopranistów, solistów, to znaczy sopranistek, pomijam wszystko. Ciężko było? No, znaczy na początku są problemy, wiadomo, się ludzie nie znają, a potem jak już się człowiek przyzwyczaja, no to jakoś leci to wszystko. No więc jakoś udało się, no, jakoś wylądowaliśmy z tym wszystkim.